No, druga pętla o wiele lepsza po jakichś tam zmianach w samochodzie. Nie testowałem zbyt wiele przed rajdem i to, co wczoraj ustawiłem, okazało się zupełnie błędne. Stąd pierwsza pętla raczej słaba, natomiast teraz już byłem zadowolony ze swojego tempa i jakieś tam zbliżenie się chociaż do jazdy C2, natomiast nie da się ukryć, że łezka wokół za tym, co wykonywaliśmy, to C2 R2 Max jakoś tak przyjaźniej było w zeszłym roku tamtym autkiem na szutrach. Nie rozjechałeś kartonowego Janka? Nie, ale kibice, którzy go wożą, są naprawdę świetni i zawsze w takich miejscach stoi, że wiesz, ciężko się zdekoncentrować, bo można wydzwonić, ale zawsze tam banan od ucha do ucha się pojawia.